dopytać o taką rzecz, bo tutaj bardzo długo w nowym stawie pachniało, może nie powiem sensacją, ale niespodzianką, grą postawił wam się bardzo mocno i gdyby nieco więcej szczęścia, to nawet mógłby w tym meczu prowadzić. Czy wy tego się spodziewaliście, że czwartoligowiec postawi wam takie trudne warunki dzisiaj? No tak, wiedzieliśmy, że jak nie strzelimy bramki szybko, to przeciwnik będzie miał swoje ambicje i na pewno tutaj trzeba pogratulować przeciwnikowi takiej postawy bardzo ambitnej, ale tak, no byliśmy na to przygotowani, że przeciwnik w ciągu 90 kilku meczów minut jakąś sytuację sobie stworzy. Miał przecież dobrą w pierwszej połowie. Więc my byliśmy na to przygotowani i też powiedziałem zawodnikom w szatni, że dobrze po raz kolejny realizowali plan przez to, że byli powtarzalni w swojej grze, byli nastawieni na to, żeby tworzyć te szanse bramkowe. Ta ilościowa obrona przeciwnika nie zawsze, znaczy często była skuteczna i my też nie zawsze dobrze się zachowywaliśmy, ale byliśmy powtarzalni, byliśmy bardzo spokojni z piłką i wiedzieliśmy, że swoje momenty, nasze momenty nadejdą i je dobrze wykorzystaliśmy. To jest słowo klucz, to jest chyba cierpliwość też w takich sytuacjach, bo patrząc na to, że właściwie, zwłaszcza w pierwszej połowie, to był taki mecz, gdzie chyba brakowało elementu zaskoczenia z jednej czy z drugiej strony, a w drugiej już zaczęły wychodzić różnice piłkarskie i fizyczne. Tak mi się to wydaje, czy trener się z tym zgodzi? No tak, to zaskoczenie to jest taki ogół, ale my chcieliśmy przeciwnika w niektórych momentach zaskoczyć przyspieszeniem gry, wejściem szybszym za linię obrony i mieliśmy sytuacje pierwsze dwie dobre Husajna, gdzie oddawał strzał, czy ostatnia sytuacja Jose po wejściu, po złamaniu do środka. Tam nam zabrakło po prostu takiej precyzji, o której mówiliśmy, że będzie istotna, no ale też wiemy, że takie mecze są bardzo często rozstrzygane w końcówkach meczów i byliśmy skuteczni w tym ostatnim kwadransie, bo jeszcze mieliśmy dwie, trzy bardzo dobre sytuacje. To, że oczywiście personalnie też potraktowaliście bardzo poważnie to spotkanie, bo ten skład, no właściwie tam można było powiedzieć, że Olek Pawlak nie jest wyjściowy, ale zaliczył asystę przy pierwszej bramce, więc właściwie bardzo poważnie potraktowaliście, nie ma żadnego grania rezerwami ten puchar. My wszystko od początku traktujemy bardzo poważnie. Każdy mecz, każdą jednostkę treningową na boisku, każdą jednostkę regeneracyjną, każdą analizę, więc dzisiaj piłkarze też byli na tym stadionie profesjonalni, wykazali się i cierpliwością, i właśnie bardzo dobrym podejściem, nastawieniem, mentalem do tego, jak ten mecz rozegrać. To właściwie seria bez porażki dalej trwa, niezależnie od tego, że tutaj wielkie święto w nowym stawie. A zawodnicy właśnie jak do tego podeszli, jak wyszli, jak rozmawialiście sobie na zasadzie wow, przyjeżdżamy, jesteśmy drużyną, która tutaj robi zamieszanie, czy zupełnie nie, czy skupiamy się na tym, co jest na boisku? Ciężko powiedzieć o zamieszaniu. No, my znamy swoją wartość, wiemy jak prezentujemy się na tym etapie rozgrywek w pierwszej lidze i chcieliśmy to dzisiaj tutaj pokazać, zrobić kolejny krok właśnie wygrywając mecz i przygotować się poprzez tą wygraną w takiej dobrej, w dobrym nastawieniu do meczu z Wisłą Płock. Długo trzymaliście się niestety, no LKS no, wcisnął w końcu tą bramkę. Tak, no, trzeba sobie otwarcie powiedzieć, że LKS zasługiwał na tą bramkę, ponieważ grali cierpliwie, utrzymywali się przy piłce, szukali tych przewag w bocznych sektorach. Pokazywaliśmy sobie to na analizach, że LKS w budowaniu, w wysokim rozgrywaniu dąży do sytuacji w bocznych sektorach, gdzie boczny obrońca ze skrzydłowym oraz jedną z dziesiątek dążą do równowagi albo przewagi i tam próbują zawiązywać swoje akcje. Byliśmy na to przygotowani, tak jak było widać do momentu remisu bezbramkowego. LKS nie był w stanie sobie z tego stworzyć klarownych sytuacji. Oczywiście były uderzenia z dystansu, z pola karnego, ale to nie były takie stuprocentowe sytuacje, więc byliśmy bardzo dobrze przygotowani pod tym względem. Na pewno szkoda tej bramki straconej po stałym fragmencie, ponieważ jednak to jest stały fragment, jesteśmy w tym mocni, mamy wysoką, mocną drużynę w kontakcie, więc na pewno szkoda takiej bramki. No niestety później druga bramka, już gdzie się odkryliśmy, zrobiliśmy zmianę, próbowaliśmy gonić wynik, wiadomo było to ciężko. Na pewno uważam, że zagraliśmy dobre spotkanie, bo pokazaliśmy szczególnie w pierwszej połowie, że możemy utrzymywać się przy piłce, przy takiej drużynie LKS-u Łódź. Wiedzieliśmy, gdzie szukać swoich przewag, w jakich fragmentach, że LKS skrzydłowymi
presuje naszych środkowych obrońców, więc wiedzieliśmy, że nasi boczni obrońcy będą mieli sporo czasu. Dzięki temu udało się często utrzymać przy piłce w pierwszej połowie, w szczególności, gdzie przegraliśmy koronkę z dwa razy, to wtedy już przechodziliśmy na połowę przeciwnika. Nawet widziałem już statystyki na gorąco, że wymieniliśmy podobną ilość podań, jeśli chodzi o nasze obie drużyny, więc to jest na pewno na plus, a nam po prostu teraz pozostaje, uważam, grać o tą trzecią ligę. Myślę, że tutaj nie ma co umniejszać nam tego meczu i tego historycznego osiągnięcia, jakim było wygranie Wojewódzkiego Pucharu Polski, i doprowadziliśmy do takiej sytuacji, gdzie mierzyliśmy się z drużyną, która aspiruje do gry w Ekstraklasie. W zeszłym sezonie też grała w Ekstraklasie. Widać bardzo dużo rzeczy powtarzalnych w drużynie. Uważam, że drużyna UKS-u jest na bardzo wysokim poziomie, ma bardzo dużo zachowań w ofensywie powtarzalnych, więc mierzyliśmy się dzisiaj, uważam, z naprawdę dobrą drużyną, która mam nadzieję, że awansuje do Ekstraklasy, bo bardzo lubię takie projekty w Polsce, gdzie wszystko jest ułożone od fundamentów aż po pierwszą drużynę, i to widać na boisku. Wychodzi bardzo dobra drużyna z jakościowymi zawodnikami, z jasnym modelem gry. Widać, że grają ze sobą dopiero od wakacji, że sztab szkoleniowy nowy to przejął, ale bardzo szanuję to, że widać już właśnie założenia, to jak drużyna UKS-u chce grać, a wracając do nas, uważam, że każdy powinien być z nas dumny, ponieważ jest to pierwszy raz w historii klubu, gdzie mierzyliśmy się z drużyną pierwszoligową. Do tej pory największym osiągnięciem był awans do trzeciej ligi. Teraz drugim największym osiągnięciem jest to właśnie, że udało się wygrać ten Puchar Wojewódzki, zagrać z tak utytułowaną drużyną z bogatą historią, jaką jest UKS Łódź, więc mam nadzieję, że wszyscy są z nas dumni i będą jeszcze bardziej, jak pokażemy pełne zaangażowanie i będziemy walczyć o ten awans do trzeciej ligi. Wasza obecność tutaj w nowym stawie dla piłkarzy, dla kibiców, to było święto. To, że dzisiaj Grom się postawił pierwszoligowcowi, oni to będą mieli zapisane zapewne na kartach historii bardzo długo. Z waszej perspektywy ten mecz faktycznie był tak trudny, jak pokazywało to boisko? Wiedzieliśmy, że to będzie ciężkie spotkanie, że raczej my będziemy dłużej zdecydowanie w posiadaniu piłki, że przeciwnik się cofnie, gdzieś tam będzie chciał czyhać na jedną, dwie sytuacje w meczu. Tak finalnie było, że gdzieś tam te dwie sytuacje mieli. Wiedzieliśmy, że będziemy musieli być mega konsekwentni w tych swoich działaniach, że będziemy musieli być powtarzalni, i do tego dążyliśmy. Udało nam się w drugiej połowie strzelić dwie bramki. Czy to był ciężki mecz? No, nie ma łatwych meczy tak naprawdę. Może to jest taki paradoks, co się powtarza, ale każdy mecz trzeba wybiegać, w każdym meczu trzeba walczyć. Nikt się nie położy, tym bardziej nic nie ujmując dla mniejszej drużyny z czwartej ligi, taki mecz z pierwszoligowcem to jest święto, podwójna, potrójna mobilizacja. Także uważam, że był to po prostu mecz, który musieliśmy wykonać zadanie i to zrobiliśmy. Musieliście być bardzo cierpliwi, myślę, też do tej 80, zwłaszcza minuty, kiedy no nie chciało wpaść, i też chyba jednak trochę was wypychali piłkarze z nowego stawu. Niby mieliście posiadanie, niby te akcje były konstruowane, ale konkretów brakowało i tu słowo klucz chyba cierpliwość. No tak, dokładnie. Słowo klucz w dzisiejszym meczu to cierpliwość. Wiedzieliśmy z przebiegu meczu, tak naprawdę w pierwszej połowie, że dużo zawodników Gromu będzie w świetle bramki, także te wrzutki gdzieś tam z bocznych sektorów muszą być albo na 16 metr takie wycofane, albo gdzieś po ziemi na metr 11, 10, żeby tam z drugiej linii nabiegać. Wiedzieliśmy, że Stefan będzie miał ciężko wygrać pozycję z dwoma stoperami, którzy tak naprawdę się nie ruszali ze światła bramki. No i finalnie drugą bramkę właśnie w taki sposób strzeliliśmy, że gdzieś piłka wycofana i tak naprawdę zawodnik Gromu sam sobie strzelił. Także tak jak pan mówi, cierpliwość, powtarzalność, i to nam przyniosło zamierzony efekt. Z punktu widzenia obrońcy mega czujność, bo tak naprawdę tych akcji Gromu zapisałem chyba ze 3 czy 4, no ale nawet ta ostatnia, kiedy się zakłotowała pod bramką, no mogła ważyć, że jeszcze ten mecz by jeszcze trwał. Także też no, cierpliwość to jest jedna, a druga to jest chyba czujność, bo nie wiadomo, czego się spodziewać po takiej drużynie. Tak jest. No, dla obrońców to jest, można powiedzieć, podwójnie ciężki mecz, bo muszą być mega skoncentrowani tak naprawdę przy każdej piłce. Gdzieś tu śmiechem, żartem, w pierwszej połowie wiatr mocniej zawiał i w pierwszej połowie wyszli z jedną groźną sytuacją zawodnicy Gromu. I my wiedzieliśmy, że tak będzie, ale uważam, że naprawdę byliśmy bardzo skoncentrowani i zasłużenie wygraliśmy. Cieszę, że na zero z tyłu. No właśnie, kolejny mecz na zero z tyłu, kolejny mecz nieprzegrany, domyślę, seria nieprzegranych meczów, wliczając to nie ciecze. Za chwilę Płock, tak naprawdę wygląda na to, że już chyba dotarliście się ze sobą, też musiałeś dołączyć do tej drużyny w trakcie i chyba w te tryby już w miarę zaczynają działać jak należy. Uważam, że każdy na boisku wie, co ma robić. Wydaje mi się, że to widać po nas, po drużynie, jeżeli chodzi o dyscyplinę taktyczną i takie zachowania.
indywidualne, to naprawdę jesteśmy bardzo mocną drużyną w pressingu. Jesteśmy mega intensywni, w niskiej obronie też każdy wie, w jakim miejscu ma być. Uważam, że tak, że dotarliśmy się już, to jest mniej więcej ten poziom. Na pewno trzeba to jeszcze szlifować, ale to jest mniej więcej ten poziom, jaki trener od nas oczekuje.